Czy uważasz się za wolnego człowieka? Jeśli tak, to jesteś w dużym błędzie. Bo tak naprawdę, to oni kreują rzeczywistość. A oni nie lubią prawdy. Welcome to the real world. Czy jesteś wolnym człowiekiem? Czy uważasz, że możesz zaufać temu, co widzisz i słyszysz w internecie? Jeśli uważasz, że to, co przedstawiają ci media, to zawsze prawdziwe informacje pochodzące tylko ze zweryfikowanych źródeł, to nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że żyjesz tak naprawdę w świecie pełnym cenzury i manipulacji. Cenzurę zazwyczaj kojarzymy z państwem, które zabrania publikacji faktów niewygodnych dla rządzących. Jednak coraz częściej o cenzurowanie oskarżani są szefowie wielkich platform technologicznych, takich jak Google, Facebook czy Twitter. Jeśli o tym nie wiedziałeś, to może warto się tym zainteresować. Bo w końcu tutaj chodzi również o ciebie. Jesteś pewny co do swojej anonimowości w sieci? Wyobraź sobie, że media społecznościowe mają ogromny wpływ na to, co ludzie myślą i czują. Każdego dnia miliony użytkowników dzielą się swoimi treściami i komentarzami na różne tematy. Jednak nie wszystkie te treści są traktowane tak samo. Niektóre z nich są promowane, inne ograniczane lub nawet usuwane. Możesz mi wierzyć na słowo, ponieważ sam przez to przechodziłem na czerwonej platformie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego na tych samych portalach jedne treści są rozpowszechniane i promowane, a inne cenzurowane i ograniczane? Czy media społecznościowe dbają tak naprawdę o tą całą prawdę i wspólne dobro, czy może mają jednak inne motywy i interesy? Czy można im zaufać? A co z naszymi prawami i wolnościami? Może więc przyjrzyjmy się bliżej temu zjawisku cenzury w internecie i zobaczymy, jakie są jej rodzaje, cele i skutki. Opierając się na wywiadzie z Markiem Zuckerbergiem, tak, założycielem Facebooka, który to w rozmowie z dziennikarzem oficjalnie przyznał się do cenzurowania treści na swoim portalu, twierdząc, że zrobił to w oparciu o ostrzeżenie przed dezinformacją i propagandą. Ale czy to wystarczające uzasadnienie? Czy nie narusza to wolności słowa i prawa do informacji? Temat, który za chwilę poruszę, jest tematem niewątpliwie ciekawym, ale i mrocznym z punktu widzenia przeciętnego obserwatora. Więc może zanim przejdziemy do jego mrocznej natury, zacznijmy od początku, od cenzury. Z czym kojarzy ci się słowo cenzura? Cenzura, wiadomo, jest to kontrolowanie i ograniczanie informacji przez państwo lub prywatne podmioty. Może być to cenzura prewencyjna, czyli blokowanie dostępu do danych zanim one zostaną opublikowane. Tego typu cenzura jest często stosowana przez portale poprzez tak zwaną demonetyzację, czyli wyłączenie zarabiania na filmie z powodu naruszenia regulaminu społeczności. A co ciekawe, taki serwis społecznościowy nie musi się nawet z tego tłumaczyć. Chyba wszyscy wiemy, jaki to daje przekaz do samego twórcy, że tego typu treści są raczej niepożądane na naszej platformie, prawda? Kolejny rodzaj to cenzura post facto, czyli już po publikacji treści. Cenzura może dotyczyć różnych rodzajów informacji, takich jak polityka, religia, kultura, nauka, historia, erotyka lub przemoc. Cenzura występuje w różnych realiach i na różnych poziomach. Niektóre kraje stosują bardziej restrykcyjną cenzurę, inne nie. Niektóre platformy internetowe mają bardziej rygorystyczne zasady niż inne. Niektóre treści są bardziej kontrowersyjne niż inne. Cenzura jest powszechnie stosowana w zasadzie na całym świecie. W Chinach rząd kontroluje dostęp do internetu poprzez tak zwanego wielkiego firewalla Chin, który blokuje dostęp do wielu zagranicznych stron internetowych, takich jak Google, Facebook, Twitter czy Wikipedia. Rząd również monitoruje aktywność użytkowników i usuwa treści uznane za niezgodne z oficjalną linią partii komunistycznej. Z kolei w Rosji rząd wprowadził ustawę o suwerennym internecie, która daje mu możliwość odcięcia całego kraju od globalnej sieci w razie zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Rząd również nakazuje usunięcie lub ograniczenie treści uznanych za ekstremistyczne, obraźliwe lub fałszywe. W Turcji z kolei rząd blokuje dostęp
dostęp do niektórych stron internetowych i mediów społecznościowych, takich jak YouTube, Twitter czy Wikipedia. Dochodziło tam również do aresztowania dziennikarzy i aktywistów za krytykę władz lub wyrażenie sprzeciwu. Ale powszechna cenzura dotyczy również praktycznie całej Europy i Stanów Zjednoczonych, gdzie wielkie korporacje technologiczne, takie jak właśnie Google, Facebook czy Twitter, decydują o tym, jakie treści są dopuszczalne na ich platformach. Korzystają one z algorytmów i moderatorów, aby sprawdzać wiarygodność i zgodność treści z ich zasadami. Niektóre treści są usuwane, ograniczane lub oznaczane jako nieprawdziwe lub kontrowersyjne. Temat cenzury jest tematem budzącym wiele kontrowersji, ale czy faktycznie cenzura jest wyłącznie zła? Czy dla społeczeństwa ma jedynie złe cechy? Okazuje się bowiem, że w niektórych przypadkach może być całkiem przydatna. Pewnie zastanawiacie się w jakich. Tylko posłuchajcie. Cenzura może chronić słabszych i wrażliwszych, na przykład dzieci, przed brutalnymi lub erotycznymi treściami. Choć to jest ciężki temat, bo w dzisiejszym świecie brutalność i nagość jest raczej czymś powszechnym w internecie. A część z was nawet nie zdaje sobie sprawy, jak często dzieci przeglądają takie treści. Cenzura może również zapobiegać dyskryminacji i nienawiści wobec mniejszości i grup zagrożonych. Może zapobiegać dezinformacji i propagandzie, a także promować prawdę i edukację. Z tym, że należy pamiętać, że ktoś jednak musi najpierw to zweryfikować, co jest prawdą, a co propagandą. A to nie jest łatwe i może prowadzić również do odwrotnego skutku od zamierzonego. Cenzura może chronić prawa autorskie i własność intelektualną, które są ważne dla kultury i gospodarki. Może również zapobiegać plagiatowi i kradzieży, które są nieuczciwe i szkodliwe. Jeżeli mielibyśmy zakończyć na tym etapie, to można byłoby stwierdzić, że faktycznie cenzura jest czymś dobrym. A jednak nie możemy zapominać, że cenzura ma również swoje ciemne strony, zwłaszcza gdy zostaje nadużywana i służy interesom władzy lub korporacji. Cenzura może ograniczać wolność słowa i prawa człowieka, które są podstawą demokracji i cywilizacji. Tak było choćby w przypadku ludzi, którzy mieli nieco inne zdanie na temat koronawirusa. Ale o tym później. Cenzura może również uciszać ludzi i narzucać im jedyną słuszną linię myślenia. Może manipulować informacją i kreować fałszywy obraz rzeczywistości, który służy celom politycznym lub ekonomicznym. Może również wpływać na emocje i postawy ludzi, wywołując strach, nienawiść lub podporządkowanie. Chcecie przykład? Wystarczy, że włączycie TVP i posłuchacie chwilę tematów, jakie są tam poruszane i sposób, w jaki się je przedstawia. Zresztą nie jest to domena wyłącznie TVP, bo robi to większość stacji. Ale pamiętajcie, że TVP oglądacie na własne ryzyko. Cenzura może wykorzystywać technologie i dane osobowe, aby inwigilować i kontrolować ludzi. Może również stosować różne narzędzia i metody, aby ograniczać dostęp do informacji lub ukrywać ją przed ludźmi. O tym warto, żebyście pamiętali, kiedy następnym razem nie dostaniecie ode mnie powiadomienia o nowym filmie. Cenzura jest więc zjawiskiem złożonym i dwuznacznym. Z jednej strony może być postrzegana jako konieczna i pożyteczna. Z drugiej jest niebezpieczna i szkodliwa. Wszystko chyba zależy od tego, kto ją stosuje i w jakim celu. Ale co dla nas powinno być najbardziej istotne w kwestii cenzury, to fakt, że przyznał się do niej niedawno założyciel Facebooka. W wywiadzie z Lexem Friedmanem Mark Zuckerberg przyznał, że Meta, czyli dawny Facebook, cenzurowała treści dotyczące COVID-a, które z perspektywy czasu okazały się prawdą. Przykładem takiej treści jest teoria o pochodzeniu wirusa z laboratorium w Wuhan. Zuckerberg powiedział, że w początkowych dniach pandemii nie było czasu na pełne weryfikowanie kilku założeń naukowych i że wielu przedstawicieli establishmentu zlekceważyło kilka faktów. Dodał też, że cenzura podważyła zaufanie ludzi do mediów społecznościowych i że trudno jest ustalić granice między faktem a opinią w nauce. Wywiad ten ujawnia, jak wielka korporacja technologiczna decydowała o tym, co ludzie mogą,
a czego nie mogą wiedzieć na temat największego kryzysu zdrowotnego naszych czasów. Pokazuje to też, jak łatwo można było zignorować lub uciszyć głosy krytyczne lub alternatywne, które nie pasowały do oficjalnej narracji. Cenzura ta miała nie tylko wpływ na wolność słowa i informacji, ale także na zdrowie i życie milionów ludzi na całym świecie. Ale żebyście nie myśleli, że tylko Facebook nas cenzuruje. To przecież Twitter zablokował konto byłego prezydenta USA Donalda Trumpa po zamieszkach na Kapitolu w styczniu 2021 roku, oskarżając go o podżeganie do przemocy i łamanie zasad serwisu. YouTube usunął ponad milion filmów dotyczących COVID-a od lutego 2020 roku do lipca 2021, twierdząc, że naruszały jego politykę dotyczącą dezinformacji medycznej. Google został oskarżony o manipulowanie wynikami wyszukiwania i ukrywanie treści nieprzychylnych dla Chin lub lewicy politycznej. Wielkie korporacje technologiczne takie jak Amazon, Apple czy Microsoft współpracują z urzędami i agencjami wywiadowczymi w celu zbierania i analizowania danych osobowych użytkowników internetu. Pozostaje tylko pytanie, jak długo jeszcze będą nam narzucać swoją wizję prawdy i rzeczywistości? Czy będziemy mieli kiedyś w ogóle możliwość samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji? To chyba zależy od nas. Czy pozwolimy im się cenzurować? No jak myślicie? Pozwolimy?